Kinga Maciak jest? Bardzo proszę. Uczennica pani Olgi Romaszko-Niewiadomskiej. Zagram kolędy. Przybierzeli do Betlejem i w żłobie leży. Proszę bardzo. Thank you.
Warszawska kolęda. Tak, pani Olgo? Warszawska kolęda. Triumfy Króla Niebieskiego. Śpiewa Krzysztof Hołymczuk. Nie, Krzysztof Hołymczuk. Ja nie miałam tego. Ksiądz Twardowski pyta, dlaczego śpiewamy kolędy. Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać. Kolędowy czas. Muzyka Andrzej Soroczyński. Słowa Anna Warecka. Śpiewa Elżbieta Chojecka. Proszę bardzo. Wynika to stąd, proszę państwa, że no, koleżanki się pochorowały. Dlatego. Dlatego jestem ze słowami do podglądania. Bo od wczoraj wiem, że śpiewam ten kolega. Ale zaśpiewam. Thank you.
wiary, co góry przynosi, nadziei, która nie gaśnie, miłości w każdej ilości, od Bożej dzieciny właśnie. Góralski Pan Jezus śpiewa pani Krystyna Kostrożyńska. Bardzo proszę. Opłatek święty, pomnijcie, że ten dzień radosny w miłości jest poczęty, że jako mówi wam wszystkim dawne prastare orędzie z pierwszą na niebie gwiazdą Bóg w waszym domu zasiędzie. Biała gwiazdka, słowa Anna Warecka, muzyka Andrzej Seroczyński, śpiewa. Kto śpiewa? Bo nie ma pani mieszało. To kolęda warszawska. To teraz będzie kolęda warszawska i pani. Aha, no dobrze. I pani Grażyna Żurawska i Ignacy Olszewski. Bardzo proszę. Ja się tu przed panią Żurawską wcisnę, przepraszając państwa, bo chcę przeczytać opowieść wigilijną. Zadudniło, aż gwiazdy jeły spadać z nieba. Wybrał się Archanioł Gabriel z aniołem podróż na ziemię. Przemierzają saniami góry i wioski, aż wreszcie stanęli na ganku domu Matki Boskiej. Patrzę w okno komnaty, w ognie kwiaty, i kwiaty. Matka Boska przy krosnach haftuje bez kosku. Archanioł Gabriel stanął we drzwiach i rzecze głośno. Pochwalony! Witaj, cudnawać panno! Z górnej idę krainy, wielkie tobie wielka tobie nowina. Będziesz panno mieć syna.
Bóg każe ci zostać królową polskiej korony. Opuściła panienka haft, zmieszana srodze, a anioł srebrnym skrzydłem dla ochłody owionął jej skronie. A panna dała słodkim łzom radości wodze. Święty Józef chciał gości prosić na miodu kustyczek, wyjętego z domowych piwniczek. I mówi, o splendorze, taki gość w biednym dworze. Dworze? Tymczasem panna szyje pieluszki z kolorowych spódniczek. Rano Pan Bóg posłał jej perę pełną skrzynię i kazał dać Chrystusowi ochmistrzynię. Matka Boska szyje igiełką, kaftaniki i śpiewa, i śpiewa. Zaśpiewa koleżanka.